Cześć, nazywam się Michalina Patucha, witam Was na kanale W Związku z Marką. Jestem psychologiem i prowadzę firmę MP Flow Strategia i Komunikacja. W dzisiejszym odcinku powiem Wam o trzech błędach, które zwykle popełniacie, chcąc prowadzić swoje media społecznościowe i które doprowadzają Was do frustracji, zmęczenia, a potem uważacie, że te media po prostu nie są dla Was. Zapraszam. Pierwszy błąd, który popełniacie, rozpoczynając pracę nad komunikacją do swoich klientów w sferze właśnie mediów społecznościowych, to brak strategii. Ja wiem, że strategia to piękne słowo i tak ładnie brzmi, kiedy mówimy, że mamy strategię, ale czym tak naprawdę ta nasza strategia jest? W dużym skrócie, strategia to wyznaczenie kierunku, w którym chcecie zmierzać w komunikacji ze swoimi klientami oraz w rozwoju Waszej firmy. Ten kierunek jest ważny, ponieważ ta nasza komunikacja musi na pewnych etapach być spójna z tym, co chcemy osiągać i z tym, jakich klientów chcemy do siebie przyciągać. Więc jeśli nie macie strategii, to Wasza komunikacja po prostu jest rozsypana w bałaganie, bez pomysłu i tak naprawdę bardzo trudno jest ją trzymać w ryzach, tak żeby klienci czuli się bezpiecznie i chcieli Wam zaufać. Drugi błąd to brak wiedzy na temat narzędzi, na których pracujecie, chcąc komunikować się lepiej ze swoimi klientami. Takie narzędzia to oczywiście Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, strona internetowa, wizytówka Google, TripAdvisor i tak dalej, i tak dalej. Tych narzędzi jest sporo. Oczywiście Wy wybieracie zawsze główne narzędzia, którymi docieracie do swoich klientów, natomiast im więcej tych narzędzi, tym tak naprawdę trudniej jest ogarnąć, jak one się też zmieniają, jak ewoluują, jak mają na przykład coraz więcej funkcji, no ale też zrozumieć, w jaki sposób klienci z nich korzystają, żeby z nich korzystać jako firma, która chce dotrzeć do swoich klientów jak najlepiej. Co radzę w tej sytuacji? Oczywiście wyjść jest wiele. Dwa, które ja rekomenduję, to są oczywiście takie: oddać komunikację komuś, kto śledzi te narzędzia, pracuje na nich codziennie i po prostu efektywnie jest w stanie nimi zarządzać, albo wybrać jedno narzędzie, na którym się skupicie i którym będziecie po prostu w stanie w bardzo spójny, regularny, cykliczny, konsekwentny sposób docierać do Waszych klientów. Jest to możliwe. Warto wtedy zastanowić się, w którym miejscu Wasi klienci się znajdują, gdzie spędzają najwięcej czasu, jaki format też docierania do nich jest dla nich najciekawszy, bo każda grupa docelowa będzie miała troszeczkę inne predyspozycje, jeśli chodzi o czytanie, oglądanie, śledzenie, reagowanie, więc warto dobrać media społecznościowe również pod tym kątem. Ja wcześniej też przygotowałam Wam film, czym się różni Facebook od Instagrama, więc zapraszam Was, żebyście go obejrzeli, być może znajdziecie tam jakieś podpowiedzi. Jeśli chcecie zajmować się faktycznie Waszą komunikacją samodzielnie, to jeśli macie ograniczone zasoby czasowe, absolutnie polecam jedno miejsce, ale dobrze prowadzone, aniżeli 5 kanałów i wszystkie traktowane po macoszemu. Tak z doświadczenia radzę Wam po prostu skupić się na jednym kanale. Brak pomysłów, który w efekcie prowadzi albo do kopiowania pomysłów innych ludzi, czyli takiego ładnym słowem nazwałabym inspirowania się pracami innych ludzi, no ale inspirowania się w taki sposób, że co chwilę po prostu wrzucamy coś innego na naszą tablicę i to w ogóle nie jest spójne i klienci koniec końców nie wiedzą nawet, że to są nasze posty, ponieważ za każdym razem wyglądają inaczej. Albo w efekcie braku pomysłów powoduje to, że zmuszamy się do produkowania jakichkolwiek treści i wygląda to mniej więcej w ten sposób, że przychodzicie do pracy, siadacie i o, muszę dzisiaj napisać jakiegoś posta, nie wiem o czym napisać, dobra, coś napiszę i to jest takie po prostu bez sensu, na siłę. I to klienci też odbierają, ponieważ jakby wiedząc, co chcemy przekazać strategicznie w naszej firmie, w tej naszej komunikacji, dużo łatwiej jest nam produkować te treści dopasowane właśnie do potrzeb naszych odbiorców. No i właśnie już tutaj trochę zdradziłam, z czego wynika ten błąd właśnie albo kopiowania treści, czyli takiego nieumiejętnego naśladownictwa, które oczywiście czasem może wyjść coś z tego dobrego, jeśli kopiujemy od najlepszych i akurat ci najlepsi mają na przykład wspólne wartości z nami w sposobie komunikacji, wtedy jest świetnie. No ale często zdarza się tak, że obserwujemy takie potem nieudolne próby kopiowania i ten klient troszeczkę czuje mętlik, kiedy zaczyna nas śledzić i koniec końców przestaje nas po prostu śledzić. Więc kopiowanie i rezygnacja w ogóle z prowadzenia postów to są dwie takie, powiedziałabym, strategie unikania zajmowania się mediami społecznościowymi i one wynikają właśnie bardzo często albo z tego pozornego braku kreatywności, ponieważ to nie jest tak, że musimy być turbo kreatywni, żeby prowadzić swoje media społecznościowe. Pod tym brakiem kreatywności kryje się
po prostu brak strategii, brak jasno określonych celów w komunikacji, brak zdefiniowania sobie, do kogo piszemy, gdzie piszemy, jak dane narzędzie, jaką komunikację na nas trochę wymusza. I właśnie wracając do pierwszego punktu, brak tej płynności w komunikacji, brak pomysłów, bardzo szybko można rozwiązać właśnie napisaniem strategii, stworzeniem sobie takich punktów, przez które chcecie przejść właśnie w komunikacji z klientami. Dlaczego w ogóle mówię o błędach? Mówienie o błędach przecież nie rozwiązuje naszego problemu dotyczącego tego, że je popełniamy. Mówię o nich po to, żebyśmy sobie właśnie je uświadamiali, po to, żeby powoli wprowadzać zmiany w naszej firmowej komunikacji, czy tam w takiej komunikacji marki osobistej, ponieważ jak już zobaczymy, że pewne błędy popełniamy, dużo łatwiej nam będzie pracować nad zmianą. I tej pracy nad zmianą Wam życzę. Życzę Wam wielu pomysłów na posty, wielu pomysłów na zdjęcia. Życzę Wam dobrej zabawy podczas produkowania tych treści, bo ona jest nieodzownym elementem kreatywności i oczywiście zapraszam Was na cotygodniowe piątkowe instakawki o godzinie 9 i oczywiście do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Ściskam. Pa.